Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Morz, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego EKG, a w naszym studio Jan Krzysztof Bielecki, były premier, były prezes PKO SA, obecnie przewodniczący Rady Gospodarczej przy premierze. Aleksander Lesz, były prezes SoftBanku i twórca SoftBanku, prezes GNA. Roman Rewald, kancelaria Wajal, były prezes amerykańsko-polskiej izby handlowej, który nie wiedzieć czemu, proszę Państwa, chadza z taką torbą KGB. To jest taka skórzana torba mapni. Kupiłem ją w antykwariacie na Łotwie i się świetnie nadaje do iPada. Do świetnych antykwariatów pan chodzi. No. Dlaczego? Co pan, czego pan tam szukał w tym antykwariacie? Szukałem szabel stary. Kałasznikowa. Znalazłem mapnik. Właśnie, może kałasznikowa. Proszę Państwa, na rynkach papierów wartościowych wczoraj lekkie, chociaż w Europie były mocniejsze, nieco, w Stanach lekki wzrost, Dow Jones zyskał 0,35%, we Frankfurcie DAX 1,5%, w Paryżu i w Londynie słabsze nieco wzrosty, w Warszawie z kolei WIG 20 stracił 0,46%, to się ale stało to w ostatniej części, chyba. W ostatniej części, tak, w ostatniej części sesji, tak panu się wydaje, że to KGHM sprawił, że te 9 miliardów ma wydać. No ale potem będą zyski, no ale ma wydać teraz 9 miliardów. Stąd ten spadek, bowiem KGHM chce przejąć Quardę za 9 miliardów złotych. Już tylko formalności dzielą lubiński koncern od uzyskania pełnej kontroli nad Quardem. To jest taka firma z Kanady. No, ekspansja polskiego. Ekspansja polskiego, tak. Na to dobrze, panie premierze? Dobrze czy źle? No dobrze. Dobrze. Okej. Okay. No a dzisiaj tam w Tokio nie usłyszeli o tym pewnie, że tutaj nasz KGHM przejmuje Quardę w Kanadzie. I Nikkei stracił 0,23%, Hang Seng w Hongkongu 0,01%. No w tej chwili co się dzieje? Proszę Państwa, WIG 20 zyskuje 0,23%, ale w Paryżu spadek na razie o 0,27%, czyli właściwie można by rzec, że zamieszania nie ma. Do tego za chwilę wrócimy. Po tym, co stało się wczoraj w nocy, czy dzisiaj w nocy w sprawie Grecji, ale o tym za chwilę. W tej chwili w waluty, cóż z walutami się dzieje, i drożeją, i tanieją, bardzo nieznaczne ruchy. Frank szwajcarski zyskuje 0,06% zaledwie, kosztuje 3,45 euro, z kolei traci 0,01, kosztuje 4,16, dolar amerykański 0,12%, na plusie cena 3,15 zł i funt brytyjski, no skoro dolar, to i funt na plusie 0,12%, cena 4,99 zł. EKG. Euroland dokręca Ateną śrubę, Grecja nie zbankrutuje, tak pisze na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza. Gdy zamykaliśmy to wydanie gazety, ministrowie Eurolandu byli bliscy zatwierdzenia nowej pomocy dla Aten. W zamian chcą twardej kontroli nad wdrażaniem reform. No wiemy, że proszę Państwa, ta pomoc zostanie udzielona, ale tytuł, czy ja wiem, czy ten tytuł jest akurat trafny, zdążyć, a Rzeczpospolita, zdążyć przed 20 marca. Darowanie części starych długów i nowe pożyczki. Dzięki temu Grecja uniknie chaotycznego bankructwa. I mnie ten tytuł byłby, powiem szczerze, bliższy. Uniknie chaotycznego bankructwa, bowiem Grecja bankrutuje już na raty od jakiegoś czasu. Ateny okupiły nowy pakiet 130 miliardów euro pożyczek pomocowych, około 10% dla MFW, resztę Euroland, zgodą na kolejne cięcia w tegorocznym budżecie. Ich wartość to około 3 miliardy 300 milionów euro. Niemcy i Holendrzy od kilkunastu dni odwlekali zatwierdzenie pomocy wstępnie obiecanej w październiku 2011 roku, by zmusić Greków do wskazania co do jednego euro, gdzie chcą zaoszczędzić, pisze Tomasz Bielecki w Gazecie Wyborczej. Na pierwszy ogień pójdzie obniżenie płacy minimalnej z 751 euro do 586 euro. To około 420 euro netto. A dla Greków poniżej 25 roku życia do 510 euro. Litr mleka kosztuje w Atenach do 1,30 euro, a mały bochenek chleba 1,5 euro. Ponad miliard mają przynieść oszczędności w ochronie zdrowia, głównie przez promowanie tańszych leków generycznych, a 300 milionów redukcję wydatków na wojsko. No i co my na to? Panie premierze, co my na to? Czy my na to jak na lato, czy też te informacje, które wciąż napływają z Grecji, są dla nas istotne? Jeśli tak, to z jakiego punktu widzenia? No to dla nas na pewno jest bardzo ciekawa lekcja,
I dobrze by było, żeby ci wszyscy, którzy no nie mają większego apetytu na oszczędności w Polsce, no zobaczyli, jak bardzo nie tylko to dużo kosztuje obywateli Grecji, ale również jakie jednak ustępstwa poczyniła Grecja w ostatniej chwili, żeby umożliwić, jak to się ładnie nazywa, monitorowanie przez osoby zewnętrzne działanie rządu greckiego, szczególnie jeżeli chodzi o obsługę długu. Czyli obsługa długu tego europejskiego jest priorytetem i zawsze muszą być na to pieniądze, po to jest specjalny rachunek założony, po to te płatności związane z obsługą długu mają pierwszeństwo nad wydatkami rządowymi, po to są ci monitorzy, którzy się temu przyglądają, żeby wiedzieć, jak to działa. Oprócz tego jeszcze ma być cała legislacja uchwalona w ciągu najbliższych 2 miesięcy, która całą tę sytuację ułatwi. Więc no, nigdy bym nie chciał, żeby Polska była w takiej sytuacji. Myśmy też w 91 roku zredukowali nasze zadłużenie o 50%, oni o 54% niecałe. Ale czy trzeba powiedzieć, że my także zbankrutowaliśmy i oni także już zbankrutowali? Byliśmy niewypłacalni. Generał Jaruzelski ogłosił niewypłacalność w 81 roku i do 91 roku, czyli 10 lat do porozumienia z klubem paryskim byliśmy krajem niewypłacalnym, z którym nikt nie chciał handlować. No, Grecy, żeby uniknąć tego, porozumieli się z Unią, z Funduszem Walutowym, no i warunki są bardzo trudne. No i oczywiście to wszystko jest kupienie czasu. Zobaczymy, co dalej. Znaczy, ja niestety myślę, że Aleksander Lesz, że to będzie takie zakończenie, jakie no, spodziewamy się od dłuższego czasu, że wreszcie Grecja może nie zbankrutuje, ale trzeba będzie im po prostu podarować cały darowane jest im dług w części, czy etapami, coraz więcej, i potem już będzie, jak pan myśli? To jest, cały dług, tak? Potem myślę, że będzie cały dług. Grecja trochę przypomina mi taką historię o gospodarzu, który chciał odzwyczaić konie od jedzenia i picia. No i pytanie, jak tam gospodarzu te odzwyczajanie? No, od jedzenia się w zasadzie konie odzwyczaił, od picia... Od picia w zasadzie też, ale ostatniego dnia, jak się odzwyczajał, to umarł. Więc podobnie jest z Grecją. No, Grecy, tak sądzę, nieprzyzwyczajeni w ogóle do oszczędności. W Grecji jest problem zmiany pewnego systemu myślenia, podejścia do płacenia podatków itd. To jest ogromna praca. Ja bym to nawet powiedział u podstaw. Ale u nas też jest praca jeszcze potrzebna. U nas jest i u nas jest jednak inaczej. U nas nie jest sportem narodowym unikanie w sposób nielegalny. Może narodowym sportem nie jest, ale lokalnym. Powszechnym dosyć. Dosyć powszechnym. W związku z tym, rozwijanym. Jeżeli Grekom się mówi, że trzeba obniżyć płacę minimalną o 22%, jeżeli na dokładkę w kwietniu są wybory parlamentarne, no chciałbym widzieć takie partie, które będą... praktycznie przykręcały śrubę, chcąc później wygrać wybory. 586 euro, proszę państwa, do takiej wysokości ta płaca została obniżona. Dla Polaków to i tak jest szokująco dużo. To jest ponad 2400 zł, prawda, minimalna płaca. Ale z drugiej strony trzeba także pamiętać o tym, że ceny jednak w Grecji są nieco wyższe niż w Polsce. To jest ponad 20%. Bo litr mleka nie kosztuje w Polsce półtora euro. Wycofano tą emeryturę 13 i 14, no to też ponad 20% jakby im zabrano. Znaczy, dla mnie to jest wiadomość bardzo dobra, to co się stało w Grecji, ponieważ to wpłynie dobrze na rynki i europejskie. Ale wie pan co, ale rynki to chyba już, jak to się mówi, skonsumowały. Wyprzedziły, zdyskontowały, to jest to obrzydliwe określenie, którego nie lubię, prawda? Sektor prywatny. Tak, to już się spodziewamy. De facto za to płaci do 70%. Tak. No ale sektor prywatny nie grecki, tylko europejski. Dla mnie to jest grecki też, banki też. Reorganizacyjna, z punktu widzenia prawniczego, to się niczym nie różni od tego, jak reorganizacja w zakresie prawa podatkowego, ponieważ doszło do redukcji zadłużenia. Jest ono zrobione w sposób uporządkowany, jest ktoś, kto pilnuje, to jest Merkel i Sarkozy. Grecja jest zmuszona, tak jak była przez sędziego upadłościowego, do pewnych ograniczeń, żeby więcej nie zadłużać się. Czyli mamy do czynienia z
rzeczywistą upadłością Grecji, ale reorganizacyjną. Mam nadzieję, że tak, że to doprowadzi do tego samego skutku, do jakiego doprowadzić ma właśnie upadłość reorganizacyjna, a więc poprawienia stanu tego upadłego, tak żeby mógł dalej funkcjonować. Tylko powiedzcie mi państwo, jak ta Grecja, czyli grecki przemysł... Panowie raczej. Państwo mówię do... Słuchacie, powiedzieli, dobrze, napiszcie. O, to świetnie, że warto przypomnieć. Facebook oczywiście, proszę państwa, facebook.pl/toc.fm. Możecie państwo z nami dyskutować, a także podglądać nas na stronie www.tokfm.pl. Zapraszamy do podglądania. Natomiast wracając do tej Grecji, otóż jak Grecja, jak przemysł grecki, jak gospodarka grecka ma zacząć normalnie funkcjonować przy takich ograniczeniach? Ja sobie tego nie wyobrażam. To znaczy na razie ona się cofa, tak? Na razie nie widać perspektywy, kiedy grecka gospodarka zacznie wychodzić na plus. To prawda, to jest piąty rok recesji, chyba 15% obniżenia PKB od szczytu właśnie. Warto zauważyć, że pieniądze, które przeznaczone są na pomoc Grecji, nie idą do Grecji, tylko idą do banków europejskich, które... Ta pomoc ma polegać na tym, żeby oni byli w stanie oddawać pieniądze. Żeby chociaż część oddali. Pod warunkiem, że będą mieli dalsze możliwości uzyskiwania dalszych kredytów. Tak działa reorganizacja upadłościowa, upadłość reorganizacyjna. Natomiast nie jestem pewien, czy Grecja ma ciągle dostęp do dalszych kredytów, gdzie sobie musiała dać radę sama. To jest ciekawe. No bardzo ciekawe, proszę państwa. Tymczasem zerkamy, bo to mnie bardzo interesuje, jak zareagują rynki papierów wartościowych, na to, co dzieje się, jak otwarcia będą wyglądały, bo widzieliśmy do tej pory, że niewiele, szczególnie Frankfurt mnie interesuje. No we Frankfurcie spadek indeksu DAX o 0,11% w tej chwili, w Paryżu 0,47% spadku i w Londynie 0,02%. No czy jest tego wniosek, że no, tak jak powiedzieliśmy sobie na początku audycji, rynki mają to już za sobą, prawda, że one już wcześniej przewidywały, że takich i te wcześniej mniejsze wzrosty stąd się brały, a dzisiaj przyjmują to już spokojnie. Że natomiast tak, gdyby tak, było odwrotnie, to byłaby tragedia grecka. Byłaby negatywna reakcja, gdyby nie doszło do porozumienia. Na tym etapie tak będzie wyglądało.